Kręta i bardzo krajobrazowo piękna droga między miejscowością Żelazno a Witramowo. Jesteśmy niedaleko majątku Malinowo, który jest pięknie położone, tak jakby w wyspie pośród różnych rozlewisk i bagien. Między tymi dwoma miejscowościami, na jednym z zakrętów, pod drogą przepływa niewielki strumień rzeki. Tak naprawdę rzeczka jest szerokości może 2 metrów, ale w okolicach tego oto zakrętu, który swoją drogą jest mocno ufortyfikowany, bo z każdej strony, chociaż nie ma tu żadnych schronów, ani biernych, ani aktywnych, tak naprawdę jest wiele stanowisk w postaci okopów i ziemnych stanowisk przygotowanych dla armat przeciwpancernych lub karabinów maszynowych. W okolicach tego oto zakrętu znajduje się jeden z elementów olsztyneckiej linii obronnej, który jest chyba najmniej opisanym obiektem na całej tej linii. Obiektem bardzo tajemniczym. Ten obiekt znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów obok tego zakrętu i warto go zobaczyć. Kiedy wchodzimy w las zaledwie kilka metrów po minięciu mostku, rzeka, która tam płynęła taką leniwą, niewielką strugą, tutaj wpływa w taki bardzo głęboki wąwóz, po którym dość trudno się spaceruje, ale warto iść z biegiem rzeki w poszukiwaniu naszego obiektu. Ten wąwóz tutaj ma ścianę o wysokości 4, może 5 metrów. Dość ciężko się po tych chaszczach tutaj wędruje, ale przy tej niewielkiej rzeczce, zaledwie kilkadziesiąt metrów od mostku, przed nami osiadł potężny żelbetonowy obiekt. Potężne żelbetonowe monstrum, którego przeznaczenia tak naprawdę dopiero możemy się domyślać. Nie spotkałem żadnego konkretnego opracowania, które by konkretnie mówiło, co ten obiekt przy Malinowie miał za znaczenie, czy miał znaczenie militarne. Wielu badaczy, regionalistów domyśla się jego przeznaczenia i przez analogię z innymi tego typu obiektami możemy tylko wnioskować, po co Niemcy postawili tu tak wielką żelbetonową budowlę, która kompletnie nie pasuje do krajobrazu, w którym się znajdujemy. I przyszła jesień. Droga od tego pnia, na którym przed chwilą siedziałem, nie zajęła mi co prawda kilku miesięcy, ale o tej porze roku, kiedy przyroda zaczyna obumierać, zaczyna usypiać, widzimy lepiej, co widać w terenie. I stojąc tu przed tym wielkim żelbetonowym kolosem, przed wielką żelbetonową tamą, należy postawić sobie jedno pytanie. Czy obiekt ten został zbudowany z powodów militarnych i należy do pozycji olsztyneckiej, czy też wybudowano go ze względu na obecność okolicznych potężnych majątków i być może spiętrzenie wody potrzebne było albo do napędzania jakichś urządzeń, albo do okresowego zalewania łąk, tudzież hodowli ryb. Tego do końca nie wiemy. Wszyscy, którzy przyglądali się temu obiektowi, twierdzą wprost, to musiał być obiekt stworzony na potrzeby militarne. Łatwo bowiem można wyobrazić sobie, że gdyby w tym miejscu spiętrzono wodę,
to bardzo szybko łąki pomiędzy Malinowem, Żelaznem a Bolejnami zalane byłyby tysiącami litrów wody. W ten sposób uniemożliwiłyby wejście wrogowi w głąb prowincji Prusy Wschodnie. Tama robi wrażenie nie tylko z dołu, kiedy na nią się patrzy, ale również tu, kiedy stoi się już na niej, bo tam w dół jest prawie 7, może 8 metrów do poziomu rzeki. Tama jest bardzo ogromnych rozmiarów, tym bardziej zwiedzając ją trzeba zachować ostrożność, szczególnie jesienią, kiedy wszystko jest śliskie. Upadek z tej wysokości grozi bardzo bolesnymi skutkami i konsekwencjami, ale właśnie na tej tamie, chodząc po niej, widać jakieś miejsce na grodzie, na te wszystkie przepusty, na to, co powinno zostać jeszcze uzupełnione prawdopodobnie, czy było uzupełnione w przeszłości deskami, jakimiś zaporami, tu, gdzie można było spiętrzać wodę, regulować jej przepływ. Ciekawostką i takim punktem zastanawiającym przy tej tamie jest fakt, że tam u podnóża wykończona jest ona, czy zabezpieczona jest ona takimi drewnianymi zabezpieczeniami. Tak jakby był to szalunek, ale prawdopodobnie nie był to szalunek, tylko jakieś właśnie zabezpieczenia, które dziś zostały już skutecznie wymyte i o dziwo ta tama od dołu powolutku, stopniowo przez tą wodę płynącą tu od lat jest wymywana. Jej fundament, jej podstawa jest jakby już mocno skorodowana i została wymyta na jakąś głębokość nawet do pół metra. A zatem ten wierzch jest mocny, który nie podlega jakby działaniu wody, działaniu mrozu zimą. Natomiast pod spodem tama już zaczyna od spodu korodować. Myślę, że jeszcze postoi tu wieki, ale warto zwrócić uwagę na taką subtelność. Okolica jest bardzo piękna, ta rzeka jest bardzo dzika, ciekawa, płynie w takim wąwozie. I tak jak powiedziałem, warto przejść się również dookoła po terenie, aby zobaczyć, że ten teren miał być jeszcze jakoś bardziej zagospodarowany. Kiedy stoimy właśnie na poziomie, gdzie woda wpada do tamy i porównujemy to jakby z drugą stroną tej tamy, gdzie woda się wylewa, to różnica poziomów jest nawet do 2 metrów, zaryzykowałbym takie stwierdzenia, więc wodę można było spiętrzyć naprawdę na dużą wysokość i być może właśnie spiętrzenie tej wody w tym miejscu i puszczenie jej stamtąd z drugiej strony wąskim strumieniem dałoby bardzo dużą siłę tej wodzie i być może po tamtej stronie po prostu można byłoby napędzić siłą tej wody młyn, tartak lub jakiekolwiek inne urządzenia, więc może jednak ta teoria o przeznaczeniu gospodarczym, czy pytanie o przeznaczenie gospodarcze jest bardziej słuszne niż o przeznaczenie militarne. I jednak no, obiekt jest ogromny i faktycznie bardzo mocno przypomina obiekty militarne. Za tamą woda, która wypada wartkim strumieniem z tej tamy, tworzy niewielkich rozmiarów zbiornik i potem ta woda z tego zbiornika kierowana jest w zakole rzeki. Widać, że ta część przed tamą była również uregulowana. Tu, gdzie niegdzie z ziemi wystają jeszcze takie zbutwiałe fragmenty desek, jakiś belek, które kiedyś okalały w jakiś sposób to miejsce i kierowały wodę w takim kierunku, w jakim chciał skierować ją człowiek. Tuż za tamą rzeczka zaczyna płynąć takim wąskim strumieniem, który wije się między morenowymi wzgórzami w takim pięknym jarze, który widać gdzieś tam za moimi plecami i kilka kilometrów dalej, 2-3 może kilometry z nurtem rzeki znajdują się ruiny po dawnym tartaku, młynie, elektrowni, po tych wszystkich urządzeniach związanych z dawnymi majątkami, które napędzane były siłą tej rzeki. Jednak bardzo zastanawiające jest, dlaczego vis-a-vis tamy powyżej lustra wody wykopano tak jakby kanał. Wygląda on trochę jak rów przeciwpancerny, ale nie jest to rów przeciwpancerny, ale jest to jakby taki kanał, który prowadzi w kierunku zabudowań dawnego młynowiska czy też tartaku.
fenomen polega na tym, że lustro wody jest poniżej tego miejsca, więc jaki związek z tą tamą mógł mieć ten kanał? Czy był to kanał związany z tamą, czy też transportowano tędy jakieś materiały? W jakim celu był on wykopany? Czy miał charakter militarny, czy był właśnie związany z tym młynowiskiem, z tym tartakiem, które znajduje się kawałek dalej stąd? Wędrując tym głębokim jarem, który na pewno został wykopany przez człowieka, jakieś 50-60 metrów od tamy, co jakiś czas trafiamy na takie doły. Jedne dołki to są miejsca po norach, czy też nory zwierząt, ale inne raczej zostały wykopane przez człowieka. Człowieka, który pewnie szukał tu jakichś pamiątek z pierwszo-drugowojennych. Jednak zamiast jakichś militariów znajdujemy tu najczęściej żelazo, które znajduje się mniej więcej pół metra pod ziemią, chociażby tak jak w tym miejscu, w tym dołku wykopanym tu przez kogoś. Z prawej strony wystaje fragment jakiejś blachy, którą ciężko wyciągnąć. Blachy o dużym przekroju, ale tu przy tej blasze, która być może coś osłaniała, znajduje się ewidentnie wlot do rury o wielkim przekroju. Rury, która została wykonana z tego samego materiału, z którego jest ta blacha, więc w tym miejscu ktoś wbił się, prawda, w rurę, która tu się znajdowała. Po przejściu kilkunastu kroków trafiam na takie miejsce, które jest całkiem świeżo kopane. To widać właśnie po charakterystyce tej ziemi. Widać, że ktoś naprawdę mocno się nakopał, aby dokopać się właśnie do rury, o której mówimy. Ja cały czas wędruję gdzieś po jej wierzchu, ale dzięki właśnie tym, którzy kopali w tym miejscu, którzy naprawdę wiele wysiłku włożyli w tą pracę, możemy zobaczyć, jakiego przekroju była ta rura, bo w tym miejscu, tu pod liśćmi, trzeba bardzo uważać, kiedy wędruje się samemu, znajduje się rura o wielkim przekroju. Kiedy odsłonimy te liście, to widać, że gdzieś tam pode mną znajduje się fragment rury. Ja tu odsłaniam jakieś 30 cm, gdzie znajdujemy otwory na śruby, a zatem w tym miejscu ta rura była albo skręcana, albo był tu jakiś wlot, właz do tej rury, że w tym miejscu właśnie widzimy to zwieńczenie. W każdym razie czuję, że tam jest cuk, że wieje powietrze, że jest ciąg, jak to się ładnie fachowo mówi po polsku, a zatem gdzieś ta rura znajduje swój wylot. Mam nadzieję, że nie jest to raczej zejście do jakiegoś podziemnego schronu, choć naprawdę jest to solidnie wykonane. Raczej właśnie jest to przedłużenie tego urządzenia, które rozpoczyna się gdzieś w okolicach tamy. A zatem jest to wielka zagadka, wielka tajemnica. Do czego to tak naprawdę służyło? Być może tajemnicą jest to dla mnie tylko dlatego, że jestem, że tak powiem, analfabetą technicznym. Być może ktoś potrafi dobrze wyjaśnić, co tak naprawdę zaistniało w tym miejscu, ale na pewno ta rura o wielkim przekroju, jeśli wyobrażam sobie, że ta rura jest okrągła, to musiała być przynajmniej takiego przekroju. Minimalnie takiej średnicy. A zatem, jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć tą zagadkę, to będziemy wszyscy bardzo wdzięczni. Natomiast ja proszę uważać i wędrujemy dalej w kierunku młynowiska. Po przejściu niecałego kilometra lub kilometra z groszami od tamy trafiamy na ruiny starego młynowiska. Z dostępnej literatury, dzięki wiedzy badaczy tego regionu, wiemy, że w tym miejscu miał znajdować się młyn, elektrownia wodna i tartak. Urządzenia tego miejsca były ogromne. Świadczą o tym chociażby fundamenty rozrzucone po sporym obszarze tego terenu. Kiedy się chodzi między tymi fundamentami, widać dawną potęgę tego miejsca. Jednak dla laika dość trudne jest wyłowienie z tego terenu, co służyło do czego. Thank you.
penetrując z uwagą te wielkie fundamenty, które znajdują się w tym dzisiaj leśnym założeniu, znalazłem coś, co przykuło moją uwagę. Coś, co bardzo przypomina tą wielką żeliwną, czy też żelazną rurę, którą znaleźliśmy wcześniej w lesie zakopaną głęboko w ziemi. Tu jest bardzo podobnych przekrojów rura, ale wykonana jakby z betonu, być może nawet trochę zbrojonego, i ta rura wychodzi z kierunku, z którego przyszliśmy, a więc od strony lasu, i biegnie pod lustrem wody wzdłuż fundamentów. Zastanawiające jest, do czego mogła służyć. Być może niektóre urządzenia tego założenia, chociażby młyn, którego ruiny najprawdopodobniej znajdują się po mojej lewej stronie, napędzany był prądem tej rzeki, a dla tartaku stworzono jakiś inny zamknięty obieg wody. To są tylko dywagacje. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś będzie mógł mi dokładnie wyjaśnić, jak działały wszystkie urządzenia napędzane siłą tej rzeki. Kiedy się zwiedza te tereny, te fundamenty, naprawdę trzeba dobrze uważać, aby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast dotarłem do takiego miejsca, wybetonowanej jakby piwnicy, fundamentów czegoś, co leży przy samej łące, a co przypomina bardzo zbiornik na wodę, który znajduje się w Orłowie ponad miejscowością. Więc zbiornik połączony z tak zwanym taranem wodnym, z wydrą, która pod wpływem grawitacji pompowała wodę do miejscowości położonej powyżej lustra wody. I mam taką śmiałą teorię, że być może podobne urządzenie zastosowano w tym miejscu. Po czym to wnioskuję? Ano dlatego, że gdzieś tam głęboko pode mną, jakieś pół metra ziemi poniżej moich stóp, znajdują się rury o podobnym przekroju, które spotykaliśmy tam po drodze. Te rury być może tu kończyły swój bieg, a zatem ta teoria o zamkniętym obiegu wody, albo właśnie o skonstruowanej hydrze lub innym urządzeniu, które pompowało wodę na potrzeby urządzeń znajdujących się tam kawałek dalej, być może jest prawdopodobna. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się to konkretnie sprawdzić. I oto blisko fundamentów trafiamy chyba na jakiś fragment tej rury, która zakopana była gdzieś tu pod ziemią. Prawdopodobnie wydobyty przy okazji burzenia tych budynków, tych obiektów. Wbity pionowo w ziemię, nie sądzę, że to jest jego oryginalne położenie, ale tak by wyglądało, że to jest przekrój tej rury właśnie, która najprawdopodobniej doprowadzała wodę w tym obiegu jakby drugim do tartaku, czy też do młyna, czy też do elektrowni. Na pewno jest to jakiś element związany z tym, prawda, całym tutaj założeniem. No ale tak możemy sobie wyobrazić, że ta rura mniej więcej, która biegnie pod ziemią, tak wygląda, a więc rura o potężnym, dużym przekroju, gdzie strumień wody mógł napędzać jakieś urządzenia znajdujące się właśnie tutaj w tych obiektach. Aby dostać się na drugą stronę zabudowań, tam gdzie najprawdopodobniej są ruiny młyna z pięknej czerwonej cegły, postanowiłem nie przechodzić przez rzekę po takich mało wiarygodnych kładkach, ale skorzystać z tego wielkiego mostu, który zabezpiecza linię kolejową relacji Nidzica-Olsztyn biegnącą kilka metrów powyżej lustra wody. Dotarcie do
ruin tego starego młynowiska nie jest najłatwiejszym zadaniem, dlatego że cały młyn zbudowany został w dolinie otoczonej takimi wysokimi wzgórzami właśnie morynowymi. Że to jest młyn, wnioskuje to po tej czerwonej cegle. Większość młynowisk, które znam z terenu Warmii i Mazur, budowane były właśnie z takiej czerwonej cegły i dzisiaj widzimy jako piękne hotele, tudzież jako zrujnowane stare właśnie młynowiska. W tym miejscu młyn był potężnych rozmiarów. Kiedy ogląda się cały ten teren, widać, że naprawdę to są potężne mury, pozwalane, porozbijane. Nie wiem do końca, kiedy go zlikwidowano, ale naprawdę robi to miejsce niesamowite wrażenie. Mam wrażenie, że być może w tym miejscu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego tam w pobliżu Malinowa, na tej niewielkiej rzece, zbudowano tą tamę, która wygląda jak obiekt militarny. A może właśnie służyła i celom militarnym, i celom gospodarczym.